Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym podpisaniu umowy w ramach projektu Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzeniu Podlaskim. Chodzi, drodzy Państwo, o inwestycje z funduszy europejskich w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. Wyjątkowy dzień, wyjątkowy moment dla Radzenia Podlaskiego. Zanim nastąpi podpisanie, drodzy Państwo, tych umów, pozwólcie, że przywitam uczestników dzisiejszego spotkania. Witam serdecznie wicepremiera rządu RP, ministra aktywów państwowych, pana Jacka Sasina. Witam bardzo serdecznie wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę. Jest z nami senator Grzegorz Bierecki. Witamy. Witamy bardzo serdecznie gospodarza województwa, pana marszałka Jarosława Stawiarskiego. Witamy niezwykle gorąco gospodarza Radzenia Podlaskiego Jerzego Rębka, pana burmistrza wraz z radnymi miasta. Witamy serdecznie przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, pana Jerzego Szwaja. Jest z nami także wicewojewoda lubelski, pan Robert Gmitruczuk. Witamy serdecznie starostę radzyńskiego, pana Szczepana Niebrzegowskiego wraz z radnymi Rady Powiatu. Witamy obecnych z nami wójtów, radnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Witam mieszkańców Radzenia Podlaskiego oraz wszystkich pozostałych przybyłych gości. Witamy serdecznie. No i pora, drodzy Państwo, na ten niezwykle ważny, historyczny moment dla Radzenia. Myślę, że tak można to nazwać. Zapraszam serdecznie gospodarza województwa, pana Jarosława Stawiarskiego oraz gospodarza Radzenia do podpisania stosownych umów, a potem, drodzy Państwo, briefing prasowy i krótkie przemówienie. Przypomnę, drodzy Państwo, że umowa dotyczy poprawy stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzeniu Podlaskim, inwestycja z funduszy europejskich, gdzie wartość dofinansowania z Unii oraz budżetu państwa, jak Państwo możecie zobaczyć na tym symbolicznym czeku, to ponad 21 milionów złotych. Panie Marszałku, bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Burmistrze, Szanowni Państwo, wszyscy dostojni goście, to jest wielki dzień dla Radzynia, bo rzecz niemożliwa, zwana niepotocznie imposybilizmem, stała się możliwa. 21 milionów 500 tysięcy za niedługi czas przywędruje na rachunek Urzędu Miasta w Radzeniu i będzie rewitalizowany ten piękny pałac. Pałac, który jest w pierwszej dziesiątce najpiękniejszych budowli rokokowych w Europie. Który jest jak gdyby odwzorowaniem francuskiego Wersalu, pałacu Sanssouci w Poczdamie, Zwickera drezdeńskiego, naszego pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Pałacu Branickich i teraz mamy ten pałac Eustachego Potockiego tu w Radzyniu Podlaskim. Perła architektury rokokowej w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem razem z zarządem województwa przełamać tę niemożność, bo poprzednicy moi mówili, że nie da się. Nie da się wyremontować tego pałacu. A jednak 21 milionów 500 tysięcy znalazło się z regionalnego programu operacyjnego i z budżetu państwa, żeby pokryć 95% kosztów kwalifikowanych remontu, rewitalizacji z działania 13.3 regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego. Chciałem wszystkim podziękować, przede wszystkim moim współpracownikom, pani dyrektor Annie Brzyskiej, która naprawdę bardzo dużo serca włożyła, żeby ten projekt doprowadzić. Kiedy byłem tutaj niemalże rok temu z panem premierem Sasinem, podpisywaliśmy preumowę. Wtedy powiedziałem, panie premierze,
melduje wykonanie zadania, ale w tej chwili naprawdę, panie premierze, melduje w pełni wykonanie zadania, bo te pieniądze fizycznie już należą po podpisaniu tej umowy do naszego burmistrza Radzenia Podlaskiego Jurka Rębka i on musi z tymi pieniędzmi zrobić dobry użytek, żeby Pałac Potockich odzyskał swój blask, żeby Radzeń Podlaski był na mapie peregrynacji turystycznych, historycznych wszystkich Polaków, a być może nie tylko. Także gratuluję Jurku i bierzmy się do roboty. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie marszałku. Panie premierze, bardzo proszę o kilka słów. Szanowni państwo, mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, to wielki dzień w historii waszego miasta, ale to też dzień, kiedy możemy powiedzieć, że dotrzymujemy słowa. Wspominał przed chwilą pan marszałek Stawiarski wrzesień ubiegłego roku, kiedy tutaj w tym samym miejscu byliśmy i mówiliśmy o tym, że pałac w Radzyniu Podlaskim, perła baroku, świadek wielkości Rzeczypospolitej, musi odzyskać należny blask. I dzisiaj to się dzieje. Dzisiaj jest konkret, ponad 21 milionów złotych, nie tylko na odzyskanie blasku przez pałac, ale również przez centrum miasta, przez rynek, przez to, co wokół pałacu, a co jest wizytówką waszego miasta. I tak jak również wtedy zapowiadałem, że odnowienie pałacu to tylko wstęp, ale też musi być ten następny krok, który uczyni pałac i Radzyń Podlaski miejscem atrakcyjnym dla przybyszów z Polski i z zagranicy, czyli trzeba zagospodarować również wnętrza pałacu. Mówiliśmy wówczas o Muzeum Polski Sarmackiej, Kultury Szlacheckiej. Mogę powiedzieć, że w tej chwili przystępujemy również razem z władzami miasta i województwa do opracowywania koncepcji tego muzeum w porozumieniu z ministrem kultury, dziedzictwa narodowego, z panem premierem Glińskim. Zaczynamy pracę nad tym, żeby to dzieło, ten projekt dopełnił się również w tej części. Szanowni państwo, takie miasta jak Radzyń Podlaski to oczko w głowie naszego rządu i to również oczko w głowie pana prezydenta Andrzeja Dudy. W ostatnie 5 lat, czy 4,5 roku rządu Zjednoczonej Prawicy to czas inwestowania właśnie w Polskę lokalną, w miasta tych rozmiarów, tej w skali co Radzyń Podlaski i w kolejne 5 lat, mam nadzieję, prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy to będzie kontynuowanie tej polityki. Dlatego zapowiadamy inwestycje, które już częściowo były wykonywane, takie jak chociażby remonty dróg lokalnych, inwestycje w różnego rodzaju lokalne potrzeby, również te z dziedziny kultury, bo o takich dzisiaj inwestycji mówimy. Ale dzisiaj chcemy rzeczywiście wszystkie siły naszego państwa, nie tylko budżetu naszego państwa, ale również budżetu europejskiego skoncentrować na to, aby podnosić poziom życia mieszkańców Polski lokalnej. Dlatego tak mocno mówimy i tak mocno mówi o tym również pan prezydent Andrzej Duda, że te najbliższe lata to musi być okres inwestowania, nie tylko w infrastrukturę drogową. To ten program, ten wielki program wsparcia remontów, odbudowy i budowy dróg lokalnych, rozszerzony również o możliwość korzystania z funduszy na drogi wojewódzkie, będzie kontynuowany w wielkim wymiarze. Mówimy o co najmniej 3000 kilometrów dróg, które będą tym programem objęte, ale chcemy również utworzyć specjalne fundusze dotyczące inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, w infrastrukturę zdrowotną, w szpitale, wsparcie chociażby szpitali powiatowych. Co najmniej 200 szpitali powiatowych chcemy, aby uzyskało nowy, nowoczesny sprzęt medyczny, aby dostęp do nowych technologii, tak aby ten poziom świadczeń medycznych dla mieszkańców Polski lokalnej był jak najlepszy. Dodatkowe pieniądze również na całą infrastrukturę związaną z ochroną środowiska, zakładaniem terenów zielonych, oczek wodnych, w małej retencji. To wszystko, co decyduje o poziomie życia mieszkańców. I jednocześnie chcemy wesprzeć samorządy. Chcemy wesprzeć samorządy, które dzisiaj często są w takiej sytuacji, że nie mogą sięgać po te pieniądze, czy to z funduszy krajowych, czy z funduszy europejskich, bo nie mają pieniędzy na wkład własny. Tutaj
wkład własny samorząd również zapewnia. Ponad 21 milionów z tych funduszy, które przekazuje marszałek województwa, to wielka część tej inwestycji, ale trzeba powiedzieć, że cała inwestycja będzie kosztować około 28 milionów. To będą pieniądze, które samorząd miasta, pan burmistrz Rembek, będzie musiał do tej inwestycji dołożyć. Chcemy tego typu działania, tego typu wkłady własne wspierać poprzez utworzenie Funduszu Inwestycji Lokalnych. To jest zapowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy, to jest zapowiedź wsparcia właśnie tych samorządów, które będą musiały wyłożyć również swoje pieniądze na wkład własny, a które często dzisiaj rezygnują z wykonywania inwestycji, bo po prostu na ten wkład własny nie mogą sobie pozwolić. Mamy cały program wsparcia Polski lokalnej, program, który chcemy konsekwentnie realizować w zgodnej współpracy pomiędzy rządem Rzeczypospolitej, panem prezydentem, większością parlamentarną i samorządami, bo tutaj w Radzyń Podlaski jest takim dobrym przykładem tej dobrej współpracy pomiędzy samorządem miejskim, samorządem powiatowym, samorządem wojewódzkim. To daje naprawdę bardzo dobre efekty, a jeśli dołożymy do tego również tą dobrą współpracę, która dzisiaj jest pomiędzy samorządami, a władzami państwowymi, rządem, ministerstwami i panem prezydentem, to sukces mamy gwarantowany. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim, którzy pracowali nad tym, żeby ten finał, dzisiejszy finał był możliwy, żebyśmy mogli tu dzisiaj być i cieszyć się, szanowni państwo. Należy się cieszyć, mówię to do mieszkańców Radzynia Podlaskiego i całego powiatu, bo dzisiaj stoimy u progu wykorzystania wielkiej szansy, jaką to miasto ma przed sobą, wielkiej szansy stania się takim centrum turystycznym tej części województwa lubelskiego, tej części południowego Podlasia. To może być miejsce, gdzie ludzie z całej Polski, a również z zagranicy będą przyjeżdżać, będą chcieli spędzać swój czas, zostawiać tutaj również swoje pieniądze. Turystyka to jest bardzo ważna część gospodarki wielu krajów, również Polski. Te miejsca, które są miejscami turystycznymi, bardzo dobrze na tym zarabiają i myślę, jestem o tym przekonany, że Radzyń Podlaski może również być taką miejscowością, takim miastem, który na turystyce będzie robił dobry interes. Życzę, żeby to się udało i zapewniam o wsparciu ze strony rządu, ze strony pana prezydenta, tym wszystkim działaniom, które będą służyły lokalnej społeczności. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Bardzo proszę jeszcze o zabranie głosu burmistrza Radzynia, pana Jerzego Rębka. Panie premierze, panie marszałku, panie wojewodo, panie senatorze, szanowni państwo. To jest taki czas, kiedy godzi się wyrazić wdzięczność, wielką wdzięczność dla tych ludzi, którzy są ludźmi otwartymi na wszelkie inicjatywy, które również zrodziły się w naszym mieście, w naszym środowisku. Jeszcze 2 lata temu byliśmy niepewni jutra. Nie byliśmy pewni, czy jakiekolwiek środki płyną do nas, ale przyszła dobra zmiana. Również w samorządzie województwa lubelskiego. Są to ludzie o wielkim sercu i przepięknych myślach. Myślach, które mają być myślami twórczymi. Bardzo serdecznie dziękuję, panie premierze, za to, że pan jest z nami tutaj od początku. Dziękuję serdecznie panu marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu. Ale jest tutaj również pan Grzegorz Bierecki, nasz senator, senator tej ziemi. Dziękuję serdecznie, panie senatorze. Nie byłem osamotniony w tych wszystkich staraniach. Oczywiście musieliśmy wykonać ogromną pracę. I wykonaliśmy tą ogromną pracę związaną z sporządzeniem dobrego wniosku. I te nasze starania zostały ukoronowane podpisaniem dzisiaj tej umowy. Tej umowy, która daje nam niepowtarzalną szansę, aby przywrócić do świetności Pałac Potocki, ale również centrum miasta, aby miasto nasze stało się miastem atrakcyjnym dla wszystkich przybywających tutaj. Ja jestem bardzo rad, że jest z nami grupa samorządowców, w zasadzie wszyscy samorządowcy z powiatu radzyńskiego. To świadczy o tym, że czują się współwłaścicielami, współautorami tego sukcesu, który nastąpi. Dziękuję wam serdecznie za to, bo to jest, myślę, niezwykle budujące. Jest to dla mnie budujące, dla całego naszego środowiska.
ale wspomnę jeszcze jedną osobę, bardzo ważną osobę. Przed 2 laty w naszym mieście gościliśmy prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, który, kiedy zapoznał się z tym obiektem, powiedział tak: uczyńcie wszystko, aby ten obiekt przywrócić społeczności lokalnej i całemu naszemu narodowi. I tak też się stało. Mógłbym powiedzieć, że zadanie wykonaliśmy, ale wiem, że jeszcze ciężka praca przed nami czeka. To jest 3 lata wytężonej pracy, ale deklaruję to, że z moim wspaniałym zespołem ludzi, z którymi mam przyjemność na co dzień pracować, wykonamy to zadanie. Raz jeszcze wszystkim, bez wyjątku wszystkim, którzy się przyczynili do tego sukcesu, pragnę podziękować. A panu marszałkowi serdecznie dziękuję za ten akt podpisania dzisiejszej umowy w obecności tak znamienitych gości. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym też akurat tą chwilę umilić przekazaniem wiązanki kwiatów, ale pragnę przekazać te kwiaty jako wyraz naszej wdzięczności, wielkiego szacunku dla wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego, ale na ręce pani dyrektor Anny Brzyskiej. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani dyrektor jest osobą niezwykle wymagającą, ale niezwykle również oddaną sprawie tworzenia tego dobra wspólnego. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy do pamiątko. Pani Aniu, bardzo proszę. Szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo. Ja bym chciała tylko pogratulować takiego gospodarza miasta. Szanowni państwo, to jest przykład dobrego gospodarza. Rewitalizacja tego pałacu, zespołu pałacowo-parkowego, to myślę, że początek. Tak wysokiej jakości wnioski, jakie są przygotowane przez miasto Radzeń Podlaski, są bardzo rzadko, są wyjątkowe. Chciałabym powiedzieć, że w tym przypadku wniosek został złożony zgodnie z podpisaną preumową we wrześniu ubiegłego roku. Podpisana została preumowa, wniosek miał być złożony w marcu, został złożony wniosek. Wniosek przeszedł 3 etapy weryfikacji oceny. Otrzymał 91 punktów na 100. Bardzo rzadko to się zdarza. Także to nie jest pierwszy wniosek, ponieważ chciałam podkreślić, że pan burmistrz jest bardzo aktywnym gospodarzem, samorządowcem, który bardzo efektywnie wykorzystuje i pozyskuje środki. Dodatkowo 6 milionów już zostało zrealizowane, jeżeli chodzi o działanie 4.1 odnawialne źródła energii. Kolejne 1,5 miliona również została podpisana umowa w maju na odnawialne źródła energii. Jest realizowany projekt w ramach działania 5.2 termomodernizacja. Na tym nie koniec, ponieważ w procedurze oceny, już takiej ostatniej oceny merytorycznej, istnieje wniosek na kwotę 3 miliony złotych w zakresie niskoemisyjności, czyli oświetlenie tego miasta, nadanie blasku. A myślę, że to tylko początek. Także bardzo dziękuję, bardzo gratuluję państwu takiego gospodarza. Dziękuję serdecznie pani Aniu. Jakie działania teraz Radzyński Ośrodek Kultury podejmie? Kiedy już wiadomo, że pieniądze trafiły do Radzynia, będzie rewitalizacja, to jaką rolę będzie pełnił w tym momencie rok i potem? Ja mam nadzieję, że Radzyński Ośrodek Kultury będzie pełnił jak największą rolę w tym wszystkim. Gdzieś tam kiedyś nieśmiało były plany, że siedziba Ośrodka Kultury ma się przenieść do pałacu, no ale to już są dalekosiężne plany, może tak nie wybiegajmy. Praktycznie my w Ośrodku Kultury na bieżąco korzystamy z pałacu i ja faktycznie zacząłem się zastanawiać. Z jednej strony cieszę się, że jest ten remont, a z drugiej strony na jakiś czas stracimy miejsce, w którym odbywało się wiele imprez kulturalnych.
Mam nadzieję, że uda to się wszystko pogodzić, aczkolwiek chyba w tym wszystkim najważniejsze jest to, że ten pałac jednak wróci do świetności i będzie mógł w całej okazałości pełnić tą funkcję kulturalną, służyć mieszkańcom naszego miasta. O ile dobrze pamiętam, to Pan brał udział w tworzeniu wniosku i tworzeniu tej koncepcji rewitalizacji. Tak, ta koncepcja została stworzona, aczkolwiek ona się cały czas zmienia. Chociażby dzisiaj pan wicepremier Jacek Sasin ponowił propozycję utworzenia w Pałacu Muzeum Kultury Sarmackiej. Myślę, że to jest dobry kierunek, bo ja osobiście uważam, że pałac, Radzyński Pałac powinien być miejscem, gdzie znajdzie się część muzealna, będzie część hotelowa, będzie część gastronomiczna, ale będzie też część i kulturalna, gdzie różne organizacje z terenu naszego miasta i powiatu będą mogły znaleźć tam dla siebie miejsce i kulturalnie działać dla naszego regionu. Jeśli tego imponująco kwotowego projektu jest Pan najbardziej zadowolony, gdzie Pan kładzie największą nadzieję? Co tutaj będzie takiego najbliższego Panu sercu? Ja myślę, że trzeba cieszyć się ze wszystkiego, bo kultura sobie zawsze znajdzie miejsce. Czy to wewnątrz pałacu, czy na zewnątrz, na tle, tak jak my to realizujemy w tym momencie, czy sceny kultury odbywające się w scenerii pałacu, czy kino plenerowe, czy chociażby nawet ten dawny rynek PKS-u, który zostanie odnowiony. Ja myślę, że i tam kultura jak najbardziej znajdzie miejsce. Dziedziniec zostanie wyremontowany, to będzie fenomenalna, naturalna scena, gdzie będą mogły się odbywać liczne imprezy kulturalne. I ja się cieszę z każdego elementu, z każdej tej złotówki, którą dzisiaj miasto dostało, bo wierzę, że ona, każda złotówka będzie bardzo dobrze wydana, zainwestowana i zwróci się w każdym momencie. Bardzo dziękuję. Dziękuję.